Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrunna 4.0, gdzie gram, komentuję posunięcia i swoje plany. Zapraszam serdecznie. Ranking już 1620. Mamy ruch D4, C6. No i tutaj mogę zagrać C4, żeby przejść do obrony słowiańskiej, ale mogę też przeciwnika wykiwać i zagrać posunięcie E4, czyli przejdziemy teraz do obrony Karokan. Oczywiście kto co lubi, więc sobie spróbujemy tak zagrać. Zaraz, moment, teraz jaki wariant by zagrać? Mogę zagrać E5 zamknięty, mogę zagrać skoczek C3. W sumie skoczek C3 chyba nie grałem w karokanie, bo bicie i atak panowa graliśmy. Niech będzie ruch skoczek na C3. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Oczywiście bicie tutaj jest raczej obowiązkowe. What? Skoczek F6. Słuchajcie, to szybkie zagranie E5. Myślę, że tutaj teraz jesteśmy w domu. Gość, nie można tak grać. Nie można tak grać, skoczek stoi bardzo źle. I teraz E6, ale mi się narzuca E6, żeby go zgnieść już w piątym ruchu. E6, bicie, skoczek, no bo tam szach jeden to nic nie da. Ja cię kręcę, ale mam dobrą pozycję. E6, idziemy tym posunięciem, słuchajcie. Teraz goniec D3 mi świta, bo jak on zbije i będę miał wtedy opcję mata, jeżeli on gdzieś tam zagra, na przykład tak się pomyli. Jeżeli zagra na przykład mi tutaj, no to przegrywa, bo hetman H5 i dam mata. A jeżeli na przykład zagra tak, no to wtedy skoczek F3 i tu będę mocniej pilnował. Nie chcę grać F4, nie chcę zamykać gońca. Jak zagram tu, to wtedy zrobię roszadę i moja wieża będzie też swobodna. Oddanie pionka, właśnie tak poszło. Oddanie pionka myślę, że tutaj jest kapitalne. Bo zamykam mu bardzo figury i ciężko będzie mu się rozwinąć gońcem z F8, to znaczy on może zagrać G6. Dobra, jest skoczek, tak będzie próbował grać. Może hetman E2 od razu zaatakować. Ciekawe, jak on się zachowa, czy zagra C5. Wiecie co? Zagram tak. Zagram tak, wywrę na nim presję. Znaczy, postaram się wywierać presję. Trzy figury w grze, hetman w grze. Zaraz roszada i goniec wychodzi. No, on się teraz zastanawia, co będzie po stracie pionka. No, C5 według mnie powinien i tak zagrać. Ja wtedy zbiję. On będzie miał odejście skoczkiem z jakimś tam tempem. Znaczy, no, w sumie nie wiem, czy zbije. Jeżeli tak, od razu odszedł skoczkiem. No właśnie, czyli nabrał się na tę sztuczkę, że chce mu wziąć tutaj pionka. Myślę, że zrobienie roszady jest dobre, chociaż taki ruch nie bardzo kusi. Taki ruch nie bardzo kusi. Słuchajcie, zagram tak. Wejdę skoczkiem do centrum. G6 może być zagrane. Bardzo mnie będzie kusiło tutaj bicie. Tyle, że zrobić tego jeszcze nie mogę. Mało tego, będę miał pewnie możliwość, na przykład taką zatkę tutaj sobie drogę dla króla, to będę miał możliwość właśnie zagrania takiego posunięcia. To będzie coś nieprawdopodobnego. Tutaj, tutaj i mat. Tylko, że tutaj mogę tak zrobić. Mogę tak zrobić, słuchajcie. Mogę tak zrobić, atakuję po prostu wieżę. Jeżeli on odejdzie, to ja będę miał opcję bicia. On na przykład zagra tak. No stracę gońca, no właśnie, no właśnie, to nie będę mógł zbić. Ale skoczek może sobie stać póki co dosyć długo. Teraz pytanie. Skoczek może sobie stać, dobra, robię chyba roszadę. Chociaż zaraz, bo jeszcze G4 mnie kusi, żeby zagrać tamtego skoczka, przepędzić. Atakujemy na maksa w takim razie. Wykorzystujemy kompletnie ścieśnioną pozycję przeciwnika. Gram G4 i nie daję mu oddechu. Jak zagra tak, to moja figura się zagnieździ na G6 już na zawsze. Dobra, król łapie oddech, więc będę musiał... będę musiał stąd uciekać. To znaczy teraz tak, mogę tu... On zbije, zderoszuje króla, zbije tu, trochę wyprostuje sobie pionki, tego nie chcę. Tak zagram, to on mi zbije tu. Dobra, trochę tego chyba nie przewidziałem, zbyt na hura to wszystko poszło, ale mogę tak zagrać, on zbije, ja zagram tu, on tutaj będzie chciał wymienić hetmana, a tam będę miał opcję. Dobra, wracam tak. W takim razie szukam innej drogi. Myślę, że cały czas jest dobrze.
Oczywiście mogłem zbić, obronić pionkę na przykład takim ruchem, chociaż bicie na b2 trzeba było uważać, ale skoczek f4, bo chodzi o to teraz, że jak on zbije, ja zbiję, to grożę też widełkami ze zdobyciem po prostu materiału, więc jak atak się mi nie uda na maksa, no to zdobycie materiału też będzie ok. Dobra, skoczek znowu wrócił na b8, dużo tańczy tymi figurami, zauważcie. Od razu go postraszę, bo jeżeli on ruszy na przykład tu, to hetman h5 i bije tam i zdobędę wieżę. Wygrana. g5, proste. A skoczek f4 jest świetnie broniony. Król, jak widzicie, nie musiał robić jeszcze roszady, gdy on sobie tańczył figurami w miejscu. No i Karokan został rozbity na maksa. Tyle, że on oczywiście w debiucie, grając skoczek f6, popełnił duży błąd. No dobrze. Co będziesz robił dalej, mój przeciwniku? Nie wiem. Masz ogromne problemy, ale też pamiętajmy, że wykorzystać tę pozycję dobrą naszą też nie jest to takie proste na pozór. Oczywiście wiele osób, jak zdobywa dobrą pozycję, no to już w głowie sobie zapisuje wygraną, a to jest bardzo poważny psychologiczny błąd. Dopóki nie ma mata lub przeciwnik się nie podda lub nie spadnie mu czas, to nie ma wygranej. Zawsze to powtarzam. Oczywiście ja też się na to łapię czasami, więc to są ludzkie emocje, więc to jest kwestia też na pewno doświadczenia i bardzo dużej ilości rozegranych partii, no co się wiąże z doświadczeniem oczywiście. Na tym to polega. No właśnie szachy świetnie kształtują to wszystko. Szachy w ogóle się przydają w każdej dziedzinie życia, bym tak powiedział. Może nie w każdej, ale myślę, że śmiało można w sumie powiedzieć, że w każdej. One uczą po prostu myślenia, a życie to też myślenie. Przede wszystkim powinno to być myślenie. No dobra, widzę, że przeciwnik zagrał skoczek na g4, więc jeżeli zbiję go za darmo, dostanę ruch e5, ale wtedy zagram tu. Więc zbijam figurkę za darmo. A nie, e5 nie mogę, nie może zagrać, bo zbijam tu. Czyli kolejna figura poszła do wora. Przeciwnik nie zauważył, jak widać. Dwie figurki już zostały zbite bardzo szybko. Poddał. No tak, to była totalna miazga, musicie przyznać. Udało mi się tutaj, myślę, że bardzo dobrze rozegrać tę partię. E4 ze strony przeciwnika. W takim razie, może teraz ja zagram obronę Karokana. O, właśnie. Przeciwnik grał Karokana, teraz inny gość też będzie miał szansę zagrać go białymi. D5. No i oczywiście jak bicie, to bicie. Dobra, bardzo ciekawy wariant. Można oczywiście wybić. D5, D4 bardzo mi się podoba z uwagi na to... Chociaż nie, tutaj się gra goniec G4, przepraszam. Goniec G4, bo wyprowadzenie tego gońca jest niezwykle istotne, dlatego żeby pozbyć się słabego tego gońca. Ale widzę, że wybicie. Okej, okay, może być ruch D4. W porządku. Tutaj goniec B5. Wszystko się zgadza. Skoczek C6. Normalna rzecz. No i proste rzeczy. Skoczek F3, można przez E6, można przez G6. Skoczek F6, wyprowadzamy kolejną figurę. Jasne, że może tutaj przeciwnik zagrać, wtedy mu wymienimy. No i tak. No i myślę, że tutaj jest bardzo normalnie. E6 ja bym sobie... Chociaż G6 jest ciekawe. Też z tego względu, że tu pionek na C3 nie stoi, więc mogę fajnie gońcem uderzyć w pionkę D4, który nie jest przyklinowany tym pionkiem. Więc ten plan mogę sobie spróbować wybrać, ale jeszcze zobaczę, jaka będzie reakcja przeciwnika. No, zobaczymy, jak on zagra. Oczywiście to też nie jest tak, że to, co sobie zaplanuję, to w 100% się uda, ale można planować. No właśnie, to tak jak w życiu. A dzisiaj sentymentalnie trochę życiowo, nie? Szachy i życie. Słuchajcie, no, według mnie, ja uwielbiam szachy, pewnie to widać na filmach. Więc będę o tym też często wspominał, że dzięki szachom można osiągnąć bardzo wiele i to nie chodzi o sam poziom gry w szachy, ale o różne aspekty życiowe. Goniec G7, tutaj chyba nie ma wielkiej filozofii. Można było też zamiast goniec G7 próbować tak zagrać, żeby wywierać presję i tutaj po wybiciu nad pionka, ale mnie bardziej interesuje właśnie rozwój figur. Więc goniec E2 w takim razie zbijamy, bo jeżeli zbije hetman, to mam strzałkę tutaj. Więc będzie musiał odbić skoczek, dokładnie. No i teraz po prostu zrobię roszadę, zabezpieczę króla. I białe też są ok w tej pozycji, to jest wszystko dobrze. Tak, będą tutaj na pewno grać w ten sposób, ale moment, mam taki ruch.
Mam taki ruch, bicie i skoczek g4. I skoczek g4 i chodzi o to, że atakuje tego pionka i tego pionka wezmę. Dlatego, że jak on zagra f4, to dostanie plombkę, tak? Albo hetman b6. Więc jeszcze taki ruch jest ciekawy w sumie u niego, bo ten pionek będzie... O! A to mnie zaskoczył. I teraz mam dylemat, czy przepchać pionka i próbować tego potem zbić i nie psuć sobie struktury, czy od razu zbić i mieć problem z głowy. Bardziej mnie kusi dynamiczne bicie, bo... Uuu! Ślepy jestem. Jestem ślepy. Nie zauważyłem. Nie zauważyłem. Skoczek d4. Tu grozi mi bicie. Kurczę, jednak f6 było lepsze. No tak, jak zbije tutaj, on mi zbije tu. Niedobrze. Jakoś trzeba będzie to rozwiązać. No fajne byłoby takie zagranie z opcją udania mata, ale mi weźmie figurę. E5, on wejdzie tutaj. No powiem szczerze, ładnie pograł. Ja pograłem jak środka. No ale myślę, że muszę wybić tu. On wybije tu, ja wrócę tu. On mi wybije tu z szachem. Ja zagram tak, on wybije, ja wybiję. No to jest chyba najlepszy wybór. Niestety, chyba to jest najlepszy wybór. No, chyba, że on zbije tutaj, no to wtedy wrócę i będę jakiś u pionka. Choć białe będą miały tu chyba dobrą pozycję mimo wszystko. No ale zbić tego skoczka musiałem, niestety bardzo niebezpieczny był. No i właśnie, gość zagrał też typowe E6 w karokanie, zobaczcie. Co też dało mu fajną grę. To jest dobre zagranie z jego strony. Dlaczego po hetman G4 ja zagram goniec F6? Tak, żeby wymusić od razu na przeciwniku pewne działania. Dokładnie, muszę wymusić pewne działania, nie mogę sobie tak bez troski odejść. Tak, 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 no dobrze, on ma lepszą, bo teraz mam to tempo, bo jeżeli on zbije, to ja zbijam wieżą i będę mógł obronić pionka, bo jakby on nie musiał gońcem odchodzić, to zagrałby sobie wieżą i by skosił tego pionka. Tak sobie to wymyśliłem, tak to teraz działa. Pozycja moja, znaczy równo jest w pionkach, ale pozycja mi się nie podoba, bardzo mi się nie podoba. Powiem więcej, ona nie jest dobra. O, ale goniec E3? A ten ruch to mnie bardzo zaskoczył. Teraz tak się zastanawiam, jakby to ugryźć. Może tutaj. I potem tu. Chyba tak. Chyba tak. Jeszcze G4 mnie troszeczkę martwi. Będę musiał zagrać... A, tutaj będziesz chciał zagrać. Ok, sprytnie, sprytnie. Bardzo sprytnie. Jak wrócę tu, to znowu dasz mi szacha, więc chyba wieża F7, albo wieża E8 po prostu. Wieża E8, bo jak będzie szach, to ucieknę tutaj. Okej. Okay. Ten szach to nie groźny. On chyba za mocno chce atakować, a ja tu już teraz się raczej powinienem porozwiązywać. No jasne, tutaj chcesz zagrać i mnie ukarać. Dobrze. Widzę, że mam spore opcje obrony. Mogę tak zagrać i tutaj wejść. I też będę tędy kontrolował. Mogę też tak zagrać w sumie. A, to też są dobre opcje. Mogę też w sumie zagrać tak, zaatakować pionka. On tutaj i ja tutaj. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Muszę spróbować tędy coś zaatakować. Wejść na czwórkę. Gdzieś mniej więcej z tej strony. Bo jak wieża zagra tutaj, no to ja zagram też tak, broniąc. Zawsze mam goniec G7. Dobra, gram tak. Bo jeżeli on zbije, to ja zbijam hetmana i wybijam tutaj. Wymiana hetmanów tutaj będzie ok. On nie może nawet tutaj zbić, bo hetmanem. Dobra. No i teraz już jest, jeśli chodzi o atak, spoko. No dobra, mamy pozycję do gry. Bo zagram E6 i obronię po prostu pionka. No i jest ok. Król F7 się bardzo narzuca i też uruchomienie wieży. Coś z tej strony trzeba zrobić. B5, A5, tego typu ruchy. No wieże trzeba uruchomić. Wieże muszą grać bez dwóch zdań. Chociaż król F7 nie będę się śpieszył. Choć nie, no mogę. Chociaż on tak będzie chciał pewnie zagrać. Wieża E2, to miękko. Dobra, B5. No teraz król F7 muszę. Wieża C4 z planem B4, żeby zrobić wolnego pionka.
Goniec zagrał. Tu mi atakuje pionka. Ok. No to chyba kulturalne A6. Nie A5, tylko A6, żeby na białych polach jednak stanąć. Taki ruch. To możliwe, że tak trzeba będzie zagrać. Przejdziemy do wieżówki. Wieżówka będzie bliższa remisu. On powinien o tym wiedzieć. Choć z drugiej strony, jak on zagra tu i ja wybiję, będzie miał izolowanego pionka. Ja zagram tak, on będzie musiał tego pionka bronić pasywnie. Ja wtedy sobie na wolnej linii będę mógł dobrze zagrać. Możliwe, że to będzie ok. To jeszcze zobaczymy, jak on się zachowa, bo to właśnie trzeba zawsze wyczekać troszeczkę na to. Co zrobi przeciwnik. No ale oczywiście na jego czasie też można myśleć. F3, czyli tak subtelnie pograł przeciwnik. No dobra, wieża C4, czyli uaktywniam wieżę. Nie to, że chcę gdzieś tą wieżą zagrać w lewo czy w prawo, ale nie pozwoli zagrać tu i może dojść do ruchu B4. Znaczy nawet nie może, plan jest konkretny. Ale widzicie, że z tej opresji, której się udało mi wyjść, teraz próbuję złapać wiatr w żagle. I teraz B4, on zagra tak, a to ja będę mógł tak pewnie zbić, te pionki będą bardzo silne. Dobra, gram tak. Chodzi o to, że jak on mi zbije tu, ja wezmę tu. Wyjdzie na to samo praktycznie, a już jest nacisk na punkt C3, więc tutaj to działa dobrze. Okej, okay, zagrał tak jak myślałem, bo chodzi o to, że jak ja, on sobie pomyślał, że jak odejdę wieżą, to on mi zbije tutaj, a ja zbijam na C3. Teraz się tak zastanawiam, czy nie gońcem tu i tu, czy pionki jednak złączyć. Chyba złączę jednak pionki. Pionek może być groźny. Ten ruch dojdzie do skutku. No tak muszę zagrać, złączyć pionki. Dwa wolne pionki, on wieżą tutaj zagra, na pewno. Wtedy mogę tak spróbować, on będzie musiał, tak, on będzie musiał, nie, on mi, zaraz. Nie, on mi nie może zbić na C3. Wieża D3 będzie musiał zagrać dokładnie. No i teraz kwestia tego, jak to wykorzystać. Ja myślę, że posunięcie E5, wzmocnienie. Ok, i przerzut tej wieży z tej strony, tylko że on może wrócić. Ma do tego prawo, ale wtedy zagram tak i tutaj po czarnych polach. Bardzo słabo zagrałeś, mój drogi przeciwniku. Bierze H1 i tutaj już jedynka jest moja. Jasne, że trzeba uważać na kontrę z tymi pionkami. Bardzo dziwnie gra, muszę przyznać. Tutaj jakiegoś mata. Nie, no to króla podciągniemy. Podciągniemy króla. F4, no to jest ruch E4, jest po ptokach. Pozwolił mi wyrobić kolejnego pionka. Jeszcze mogę nawet zagrać wieża H4 i zbić tego pionka. No ale dlaczego mam tak grać? Nie, no to tutaj wymiana jest bardzo już prosta. No i D3. No i tutaj jest miazga tymi pionkami. To już chyba przeciwnik sam wiedział, że pozycja nie należy do tych najłatwiejszych. Ok, gramy D4. 1736. Englund Gambit. Co oni z tym gambit? Co oni z tymi gambitami mają? No dobra, bronię. Na razie wyprowadzając prosto figurę. Dobra, tutaj. Wiecie co? No wiadomo, że tak nie chcę grać, bo tu dostanę szacha. Ale ja obronię tego pionka na chama. Będę bronił. Okej. A tak? Nie, tak nie. Tutaj. Bronimy. Wrócił. No dobra, wrócił. Ma prawo. Myślę, że po prostu tak. Po prostu tak. Hetman w grze, jak on wróci, to wtedy zagram skoczkiem tu. No i skoczek A3. Dlaczego by nie? Po prostu bronię pionka. A jak zawsze D6, F6, to wybijam, wymienię hetmany. Okej, okay. To po prostu tak. Bronię, a cały czas atakuje. Jest dobrze. On może tak zagrać, oczywiście. Bardzo chętnie wymienię. Mogę na C3 zagrać. Mam pionka więcej. Zaraz gram E4. Będzie totalna miazga. Wspaniale. Ruch E4. Nie wiem, co gość tutaj odwalił. Powiem szczerze. U mnie wszystko gra. Działa fantastycznie. No może zagrać tu, bo za chwilę zagram... Naprawdę? No to tak, odpędzam skoczka. Skoczek C5. Ok, bo skoczek chce wrócić tutaj. Jasne.
No to dobre odejście trzeba zrobić. Myślę, że po prostu tutaj, jak skoczek wróci, to mam taką strzałkę i po prostu bronię tego pionka. Mogę też zagrać tu i grozić tutaj ruchem. Ok. Aha. F6, tutaj i tu. No dobra, idziemy na to, dlatego że się zasłonię. Mam też rozwój, co mi się podoba. I zrobię za chwilę roszadę. Czyli pionka odzyskał. Pionka odzyskał. Gonica C4 było już takie złe? Skoczek C4 było bardzo dobre w tej sytuacji. Tutaj skoczek C4 trzeba było grać, bo tu jeszcze groził ruch z roszadą króla. No dobra. Robimy po prostu roszadę. Jego pozycja na pewno jest bardzo podejrzana, bardzo podejrzana. To nie ulega wątpliwościom. Skoczek B5, chce dać prostego szacha. Jak masz się przed tym obronić? Wracając hetmanem albo królem, albo wieżą. Nie zazdroszczę, tylko kwestia właśnie wykorzystania tego wszystkiego. Myślę, że dzięki rozwojowi tutaj naprawdę to tak gramy. I jak on zbije, to jeszcze mam z szachem. A jak nie zbije, to ja mam odejście jakieś z szachem. Niesamowite. Niczego się nie boi, gościu. Możliwe, że taki ruch działa dobrze. Tak. Wtedy gdzie goniec odchodzi? Tu. Król idzie tu. Bicie, bicie. Tak, to musi działać. To musi działać. Skoczek D6. Nie pozwolę mu zrobić roszady. Zdecydowanie mu nie pozwolę zrobić roszady. Rozbijemy mu to wszystko. I na C5. Jest szach. On musi iść tu. Dokładnie. To wybijemy. I teraz C4. Odzyskuję figurę, bo jeżeli gdziekolwiek on odejdzie, to mam goniec F5 i zdobywam hetmana. No i się gość złapał bardzo szybko. No. Chciał dać mata. To wyglądało bardzo groźnie, ale jednak liczyć trzeba. Naprawdę? To jeszcze mogę sobie zbić. Z tempem. No to jeszcze jednego skoczka mogę sobie z tempem zbić. Prosta wygrana wyszła, słuchajcie. Bardzo prosta. Nawet mata w dwóch ruchach miałem, jak było widać. Nie trzeba było hetmana zbijać. Skoczek F3. Zagrajmy sobie D5. G3 i skoczek C6. Świętej pamięci Jan Przewoźnik grał w ten sposób. Bardzo mi ta partia zapadła w pamięć, jeśli chodzi o tego skoczka. I po prostu F6 z opcją goniec na E6. Tak, żeby tego hetmana też wstawić na D7. Ok. Taki ruch bardzo chcę zagrać, ale na razie nie mogę. Zrobimy długą roszadę. Po prostu schowam króla. Dobra, i teraz skoczek na H6 z opcją skoczek F7. Tak, on będzie mnie tutaj atakował, to nie ulega wątpliwościom. Aha. No, wracam. Plan swój trzeba realizować. Dokładnie. No i też będziemy go atakować z tej strony. Taki ruch będziesz chciał zagrać. No, będziesz chciał. My idziemy wstędy. Kto będzie pierwszy? No B5 zagra mi tutaj i tutaj. To na 100%. Tak zagra. Tak. Bicie, bicie i tu. Albo po tym ruchu może tak w ogóle. Ok, to ja idę na niego od razu. Też presję wywieramy na przeciwniku. Taki typowy atak z tej strony. Hetman C2, chyba miękko. Chyba zagrałeś przeciwniku, mój drogi, bardzo miękko. Wybitka myślę, że się od razu należy z tej strony. I zagram potem tutaj. Po prostu taki zwykły, prosty atak będę chciał skonstruować. I goniec na H3. No dobra, to było do przewidzenia. Myślę, że skoczek na G6, tak żeby zagrać G4. Żeby skoczek się nie zasłonił na H4. A to się też zawsze przyda do tego, żeby tu zaatakować. Jak D4, to jest posunięcie E4.
Sam zagrałeś e4, no to myślę, że. Aha, bo jak tutaj do końca sobie zamknę, to też może być nie do końca ok. Ale zaraz, a jak zbiję tu? On zbije. Chyba mogę zbić. Nie zawsze ten atak trzeba do końca kontynuować. Tutaj jest zamknięte teraz. Ok. Nic jest w porządku. Tutaj chyba goniec. Aha, goniec C5 to skoczek tutaj ruszy. Tego nie chcemy. A może tak, tak. Oddajemy skoczka typowo. Skoczek F4. Bo chce się może wbić tu, a jeżeli on zbije, ja zbiję. Potem zagram tu albo tu i wprowadzę wieżę. Będzie miał bardzo ciężko przeciwnik. Tym końcem jeszcze też może warto wycofać się w pewnym momencie. W każdym razie ta pozycja jest genialna. Wieża się nie może ruszyć tędy, bo dostanie szacha, król H2 i tu jakieś maty na F1 gońcem będą wisiały, albo straty materialne. C4. Cały czas mięciutko gra przeciwnik. Bardzo mięciutko. Może po prostu tutaj. Może po prostu tutaj. Z opcją pewnego zbicia w pewnym momencie i wejście tam. To może dać duży progres. Nawet jeżeli cały czas mi skoczka zbija, to ja odbijam tym, bo otwieram linię i tu nadal będzie bardzo niebezpiecznie. To dosyć intuicyjnie podchodzę do tego, ale to się będzie zgadzało. To się będzie bardzo dobrze zgadzało. C5, czyli już grozi C6. Ok. Taki ruch mogę zagrać i odbić tu. Dobra, pojawia się opcja, więc tak zrobimy. Zobaczcie, że ja nie muszę też specjalnie mocno atakować. A jeszcze istnieje taka fajna opcja, że jak skoczek odejdzie, nie mówię, że teraz, to wtedy jeszcze mam taką opcję, że bicie tu i bicie tu. Przeciwnik musi bardzo uważać. Oj, bardzo. Zaraz. Ojejku, ja mogłem pięknie wygrać. Ja mogłem zbić tu. Nie, nie mogłem. Ok. Aha, tutaj masz strzałkę. Bo ja myślałem, że mogę zbić tu, a nie mogę. Sprowokuję go. Sprowokuję go do takiego zagrania. Dobra, tutaj odchodzimy. Odchodzimy. Ten pionek wbrew pozorom będzie nas bronił. Jak zagra tak, to wtedy mam strzałkę tu. Zdobywam materiał, ale to już tutaj zdobywam teraz, więc on będzie musiał uciekać. W sumie to nie jest żadna prowokacja. To jest po prostu wygrana. Tylko to trzeba wygrać. Troszkę brakuje mi tego gońca, że on nie wyszedł, no ale zawsze jest coś za coś. Tu mamy konkretne ataki. Jeszcze tak przeciwnik będzie próbował zapewne grać. Tutaj się będzie trzymać, ok. W pewnym momencie też zawsze mogę tym królem zbić tego pionka, jak będzie potrzeba. Coś mi świtało, że mam taką fajną kombinację z zbiciem tam do samego końca. Ok, ale zaraz, czy ja nie mogę teraz. O, wieża zagrała tutaj. Możliwe, że tu jakiś materiał zdobywam. Że tu, potem tak. Wyjście skoczkiem. To jest aż tak dobra pozycja, że aż ciężko uwierzyć. Jakby to rozegrać do końca. Gość wie też o co chodzi. Myślę, że bicie. Kwestia, czy bicie tutaj. Tak. Bicie, koniec. No właśnie. To może być dobre, ale czy to jest dobre? No dobra, zastanówmy się teraz na spokojnie. To jest na pewno dobry moment do zastanowienia się, gdzie wiemy, że mamy dobrze. A zaraz, przecież ja mogę też na F2 kcapnąć. Bo jak on zbije, to ja zbijam wieżą tam. A w ogóle mogę zbić wieżą, on zbije, ja capnę tu, tylko pytanie, czy mi to coś da. Raczej nie, ale mogę tu zbić. Czy
Ja chcę, bo to skoczek jest strasznie niebezpieczny chyba w jego obozie. Jeszcze F4 może jakieś, żeby F5, żeby tam wejść hetmanem. Nie ukrywam, że szukam jakiegoś fajnego mata. Ale to może być trudne do znalezienia. Taki ruch będzie groził. No właśnie, muszę też patrzeć na groźbę przeciwnika. A może tu? O, właśnie. A dlaczego by tak nie zagrać? Chodzi o to, że jak on zbije, to ja zbiję i bardzo będę mu uderzał tam. A w pewnym momencie mogę zbić tu, on zbije, zbije tu i wezmę mu wieżę. Będzie też rozbity, jak nie wymieni hetmanów. A pozbywam się groźby goniec na A3. Otwieram też wieżę. On nie może zbić tu. Zbijam hetmana. Skoczek broni wieży. Wszystko się zgadza. Hetman C5. Taki niespodziewany ruch w ataku, bo zwykle jest tak, że jak atakujemy, to te hetmany, zapominamy o nich, że czasem można je wymienić. A kto mi zabroni je wymienić? Przecież ja tu strasznie figurami jego męczę. Bardzo podoba mi się ten motyw bicia tam. Tylko jeszcze on chyba nie wchodzi. Ciekawe to jest. Bardzo. Zbił. No dobrze, picie. Długo się zastanawiał. Ok. Wieża E2 prawdopodobnie, ale to też już mam opcje taktyczne. Tak, mam opcje taktyczne. Dokładnie, wieża wróciła tutaj. Teraz bicie tu, bicie tu. Nie, no dobra, mam po prostu bicie na F2. Tak też zrobię. Tak też zrobię. To będzie prosta rzecz. Zdobywam po prostu materiał. No i jest. Jakość więcej. Wystarczy do zwycięstwa. On jeszcze może fajnie zagrać A6 i tego króla mi tutaj zalepić, ale żadna figura do mnie się nie dostanie. Więc w tym wypadku... OK. To prosty szach. Król już mi nigdzie nie wejdzie. Prosty szach, kontrolny, zobaczymy, co on zrobi. Dobra. Co? I tak? Biorę kolejny materiał. Skoczek mój nie gra, co nie? A może ja po prostu zbiję tu? Mam na to czas, więc zbiję pionka. Zwyczajnie. Może dać szacha, jasne. Ucieknę. Zbiję po prostu pionka. Nie trzeba się tutaj rozczulać nad niczym. Wtedy król się też oswobodzi. A jak zagra mi skoczkiem, no to możliwe, że dam znowu szacha. Skoczek w lasu tutaj. Ale to ja chyba daję mata, co? Chyba tak. Okej. Nie wiem jak wam, partie mi się podobały. Bardzo ciekawa była dzisiaj chyba gra, taka mam nadzieję pouczająca. Dziękuję wam za dzisiaj. Przypominam o szachowo.pl, 10% zniżki w tym sklepie. Fantastycznym sklepie, zresztą święta się zbliżają. Korzystajcie moi drodzy na hasło, na kod PANSZACHUS. Pozdrawiam, cześć, trzymajcie się.